Głównym celem projektowania i organizowania stanowiska komputerowego jest stworzenie optymalnego środowiska dla wykonywania pracy przez pracownika. Wymogi dotyczące wyposażenia stanowisk komputerowych zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dziennik ustaw nr 148, pozycja 973. Przepisy te mają zastosowanie dla osób użytkowujących monitory ekranowe przez co najmniej 4 godziny dziennie i nie dotyczą np. ekranów sterujących przy maszynach. Stanowisko należy tak rozplanować, aby światło dzienne padało z boku. Bezpośrednio nad stanowiskiem światło powinno być rozproszone i pochodzić z opraw sufitowych. Odległość między Twoim monitorem a monitorem sąsiada powinna wynosić co najmniej 60 cm. Siedzisko powinno mieć pięcioramienną, stabilną podstawę zapewniającą obrót w zakresie 360 stopni. Zaleca się, aby krzesło było wyposażone w kółka oraz podłokietniki i powinno umożliwiać regulację wysokości siedziska w zakresie 40 do 50 cm. A oparcie powinno mieć regulację wysokości w zakresie od 0 do 20 cm i uchylać się w zakresie 5 stopni do przodu i co najmniej 25 stopni do tyłu. Oparcie powinno być wyprofilowane w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, a siedzisko w odcinku udowym kończyny dolnej. Jeżeli Twoje biurko nie posiada regulacji wysokości, powinno się je doposażyć w podnóżek. Należy zapewnić swobodę dostępu do innych elementów meblowania i wyposażenia. Na przykład okna, przy czym szerokość przejścia na całej jego długości powinna być nie mniejsza niż 60 cm. Na każde 10 m kwadratowych pomieszczenia powinien przypadać jeden punkt abonencki składający się z dwóch gniazd sieciowych i czterech zasilających. Podłoga w pomieszczeniu z komputerami powinna być gładka, bez szczelin, pokryta wykładziną antyelektrostatyczną. Pomieszczenie, w którym znajdują się stanowiska komputerowe, powinny posiadać klimatyzację. Temperatura powinna zawierać się w przedziale 23-26 stopni w okresie letnim i 24 w okresie zimowym. Wilgotność powinna wynosić 40-60%, a prędkość powietrza od 0,1 do 0,15 m na sekundę. Przy braku klimatyzacji pomieszczenie powinno być często, co 3-4 godziny, wietrzone, zwłaszcza w okresie zimowym. Poziom hałasu na komputerowym stanowisku pracy nie powinien przekraczać 40 dB. Więcej na ten temat przeczytasz w skrypcie. Dziękuję za uwagę.